Ojej, niesamowite zdjęcia. Nieźle się prezentowałeś w tym mundurze. To nie ja, to jest Mateo. A, no rzeczywiście. Wybacz, tato, nie śpiesz się, poczekamy. Nie, nie, zostań, skarbie. Mieliśmy rozkazy, by osłaniać batalion Mateo. Jak ty wyglądasz? Co ty na siebie założyłeś? To jest sweter. A co on jest, kurwa, Robocop? Dobra. Uber soldatny. Jest tu jakiś cwaniak? Ja jestem cwaniak i wypierdalaj stąd, ale już. Myślałem, że znalazłem się w piekle, w Polsce, nie! Historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. A więc witajcie w kolejnych już trzecich przygodach. Trzecia historia z BFA opowieści wojennych Avanti, Savoira, Savairi, nie wiem, nie jestem makaroniarzem, nie wiem jak to się czyta. Wstąp szeregi włoskich Arditi, to pewnie jakaś tam piechota górska zakładamy, jednostki szturmowych walczących w Alpach, no tak jak się spodziewaliśmy. I zobaczcie sobie taka ciekawostka, tutaj chłop wygląda jak John Connor, bo jest ogolony, a tutaj ma takie włosy. Myślę, że coś tu się zbugowało, ale tak musi być już. Posłuchamy, co ma frajer do powiedzenia. Piękno na wszystkich. No piekło. Zmieniła każdy zakątek świata. Ludzki duch pchnął nas do walki tam, gdzie nikt wcześniej nie odważył się zapuścić. Jak to, w góry? Na strome zbocze Alp, a nawet w przestworza. Podobno ta wojna miała być ostatnią, ale nie wiem, czy ludzkie ambicje i żądza niszczenia mają jakieś granice. Nie mają, ja ci mogę odpowiedzieć, stary, z tutaj z ręką na sercu, że nie mają. Pierwsza misja, dwie misje, czyli bardzo krótkie to będzie nasze spotkanie tutaj. Ola Victoria, super nazwa, bardzo wiele wspomnień mam miłych z nazwą Victoria. Poprowadź nawet włoskie na wszystkie szczyty. Dobra, gramy na trudnym, nic nie jest zebrane, czyli niestety będziemy musieli szukać shitu i robić dodatkowe gówno. Idziemy. Ładna muzyka. Na Discordzie też zmienił numer. Dobra, co to jest? Diplomy, dolmity, północne Włochy. Zmaganie włoskie i Austro-Węgier w Alpach utknęły. Nie potrafi stegować. Oddziały regularne okopały się, no, wojna pozycyjna. Kupują się niecodziennego ataku. Ola, Vittoria. O tutti ecopati, w tłumaczeniu zwycięstwa. Jezu, tutaj chyba Stalin faktycznie wziął sobie to do serca. Dzięki żony do Partigiano. Zwycięstwo albo śmierć, towarzysze. A niech to jest lepszy, jednostki pionierów szturmowych kontra jednostki tyłowe. No raczej pionierów szturmowych. A to? Kim jest ojciec? Halo? Stary? Znowu za... A, już nie. Wróciłeś z mlekiem? Polski ojciec? Możemy już kroić tort. Ojej, niesamowite zdjęcia. Tak, to były niesamowite czasy. Nieźle się prezentowałeś w tym mundurze. To nie ja, to jest Mateo. Nie, ojciec Mateo. Rzeczywiście. Wybacz, tato, nie śpiesz się, poczekamy. Nie, nie, zostań, skarbie. Powinnaś wiedzieć, co go spotkało. Do Walaszka trafił ojciec Pio. Taką przybrał nazwę. Nasza ostatnia wspólna bitwa. O nie. Tuż po naszych 21 urodzinach. Smutna Batalion historia będzie. Miał zdobyć fort w głębi zajętego przez wroga terytorium. Nie mogłem tam pójść z nim. Byłem częścią specjalnego oddziału, który miał inne zadanie. Grucha. O kurde. Osłaniać batalion Matea. I z nas dumni żołnierze, którym udało się zmienić bieg wojny. Co to jest? Byliśmy Arditi. Arditi. Avanti, Savoira. Tato, mam nerwice. Co się stało, że ukradli mu telefon? No, zapił i zostawił oczywiście go i umali. Miał specjalnie zadanie bojowe, stary. O tutti a compati, tak. Wybuch, eksplozja i czemu gra... Chodzi, chodzą. Czemu działa w 5 FPS-ach? O, już działa.
Musiała się dowodować. Cudowne. Mateo posuwał się naprzód, a ja zabezpieczałem jego oddział z góry, likwidując wszystko, co mogło mu zagrozić. Grucha. Aż boję się słuchać, co było dalej. Ja też. Spokojnie. Miałem na sobie pancerz. Poza tym Arditi byli dumnymi ochotnikami. Co to jest? Dla Włoch zrobiliśmy wszystko. Dla Włoch, tak. Dla Włochów wszystko. U podnóża ścieżki znajdował się kościół. Co się dzieje z tą obsadzony grą? Przez żołnierzy wroga. Musiałem się najpierw nim. A, no właśnie, w sumie to dobrze. Może gierka się doładuje, a my sprawdzimy sobie oczywiście od razu kodeks, o co tutaj chodzi. Stara Partigiano, wybuchy, tak, tak. Heavy Steam Fortressa, no trochę tak to wygląda. Ale nie, w ogóle co się odwala? Chłop w pancerzu, dubbing gruchy, ostatnia misja z bratem, czy z kimś to tam tego. To jest jakieś jedno z najlepszych story chyba, które nas tutaj czeka. I dobra, o co tutaj chodzi? Pokonaj 5 wrogów granatami. Wy, Ola Victoria, super. A to? Dołącz do walki jako elitarny żołnierz Arditi. No to w tym pancerzu, kurde, cyberpunk. Śmiałkowie elitarnych oddziałów, spoko. I tutaj? A, znajdź wszystkie podręczniki, no do szkoły. Dobra, czyli musimy granatami się bawić. 5 wrogów granatami mam załatwić. No sprawdzimy, jak na ile to będzie proste. A na ile upośledzone. Prawda? Jeszcze jak. Ja mam pancerz, nie martw się. O, no. Ja mam 8 granatów? Kto to projektował? Ślizg. I uleczy mnie czy nie? Zaraz zobaczymy, czy się regeneruje. Jak oni krzyczą tu w ogóle. O, jest regeneracja, no jest git. Że tutaj ty z miotaczem, frajer. O, no już po nim. Uber soldatny. Dobra. Wybuchy, eksplozje. Może granacika, co stary? O. Dobra, w tym pancerzu faktycznie jesteśmy trochę unzajebable. Nie da się ukryć, tylko granaty to może nie. O, przeżyłem. Ale murek się rozwalił. Dobra, żyj granat. Dzięki, ty też, smacznego. No, oczywiście nic nie jest ważne, najważniejsze jest ten achievement, żeby go zrobić. A nie co? No, a cała reszta to może sobie poczekać. Ale dobre, takim pancerzem powinien grać cały czas, w całej kampanii. Ej, to hejtu dużo, nie? Weź tam zjedz. Dostał tym. O, i jest, zawito 5 wrogów granatami. No i już nie, już nic, ja już jestem szczęśliwy. Teraz jeszcze tylko nie zginąć. Halo? Może wybuchy, eksplozje. Czemu nie ma więcej takich żołnierzy? To jest pytanie, ale okej. Tu powinien ktoś podstawić muzykę z Team Fortressa teraz właśnie. Jak medyk z tym szli, z grubym. No, już dalej nie chcę się śpiewać. Ale to tak wygląda. Uber soldatny. Buchy, eksplozje, Włosi, makaron. Kto tu mnie śmiał? Ślizgiem. Strzelam jak do Niemców. Jak do nazistów. Halo? Ktoś tu jest? Miotacz. Gdy pozbyłem się żołnierzy z miotaczami, została zwykła piechota. Nic nie widzę, a to nasi, sorry. Jawo, jawo.
Oni nawet nie wiedzą, że my tu jesteśmy, poromani. Tu ratata, Pyro, tak. Nożem tam go. Co za lol. O Boże, wy to widzicie, te boty? Nożem wszystkich, towarzyści. To są upośledzeni przeciwnicy przecież. Nie ma tu broni, albo znajdźki jakieś? No na to, że niekoniecznie. Nasi coś zrobili, pierwszy raz chyba. Ty mi zbębis. Nagrasz kiedyś GTA 5? Zapewne tak. Jest to dosyć fajna gra, więc nie ukrywam, że chciałbym ją nagrać. Wow, ty też widzę, stary. Podłapałeś mój pomysł. No chodź. Jezu, oddział Mateo i nas ostrzeliwała artyleria. Mateo. Musiałem zniszczyć to działo. Mateo nadal zmierzał w stronę fortu. Działo? Musiałem dopilnować. Nawet go nie widać. By do niego dotarł. Idziemy, żołnierz. Ciężko opancerzone pojazdy niszczysz granatami przeciwpancernymi. No wiem, ale są tu jakieś czołgi? Nie, chyba nie. O, ktoś tu dziurę zrobił, halo? O! Jest. Pierwsza znajdźka. A, zwierz to. A tutaj można się dozbroić. A mo jeszcze mam ammo tak naprawdę, więc... To nie jest moim zmartwieniem. Co to mam? Ładunki wybuchowe, ale je mam chyba, tak? Tak. O, granaciki. Te też już mam. Aha, bo tam są sukinsyny. Żryj. No dobra, trzeba nową partię nabrać. Miny te pants, ale no... O właśnie. Ja pierdzielę, jak oni tu nawalają. Kurde, on gówniany leci ten granat w ogóle. A i tak było. Nie ma? No nie. A w tym właśnie, sprawdźmy, co tu jest napisane tak naprawdę. Pancerz Farina. O, czyli było coś takiego. Włosi opracowali więcej pancerzy i tarcz niż którykolwiek z uczestników pierwszej wojny. No to ciekawe. Ciekawe, czy w drugiej wojnie też mieli jakieś tam pełno opancerzonych zbrojniaków. To jest dosyć dziwne. Ale tak jest. Gdzie ja w ogóle idę? Jestem tutaj. O, vivere. Podejdziemy jakoś tak bokiem pewnie. Japońskiej krwi, what's sigmen, tak. Nie ma w ogóle wrogów, czysto. Prawda? Tu jakiś okop jest. A my szukamy papirusu tak naprawdę. Jest tu kto? Halo? Co? O, na centimetr. Coś tutaj? Tu nawet się nie da wyjść. Takie to są właśnie warte wasze te okopy, gówno. O! Znajdź kęs. Bierz to. Co w ogóle w takim pancerzu? Widzicie, wyobrażacie to sobie naprawdę? Chłop idzie w pancerzu i szuka jakiejś znajdźki. O, czerwona flaga. Może tam trzeba iść. Jakiś, kurde, bonus będzie. Dopóki to działo strzelało, zagrożony był Mateo i cała włoska ofensywa. Musiałem je uciszyć, tak. Aha, to jest chyba jakiś posterunek wroga. Chyba. Kolejny złomik. Podnieś to, to już trzeci, jeszcze dwa. Ktoś jeszcze? Halo? Daj, jest. Ła. Tu na górze? Masz granata. Scheisse, Stilbombe. No to niezłe. Stilbombe wleciało.
No to nasi, sorry. Coś mamy, jakieś skrzyneczki. A granaciki, no to fajnie, przeładujemy ten złom. To jest tak, jak miało być. Verflucht? A, miotacz. Jego się boję. Bo nie może łatwo dojechać. O, z boku. Pamiętajcie. Nawet nie musi tego otwierać, on to rozwala po prostu. To jest jak z multika, nie? Najlepsze to jest flanka. Oflankować wroga. Nic tego nie przeżyje wtedy. Chłopie, wszystko ok? O nie. Co to jest? Dobra, ktoś zrobił ewidentnie ten poziom, żeby się wyżyć. To jest chyba po to właśnie, że po tych całych gówno skradaniach, na tych wszystkich szczytach, które ja musiałem się męczyć, próbując się skradać, to mogę się teraz wyżyć. Wszyscy do piachu. O, nasi. A, bo ja już amo nie mam trochę, że broni. Musiałem wysadzić działo. Wysadzić działo. Aha, nie wysadziło nikogo. W takim pomieszczeniu to myślę, że nie byłoby nikogo zbierać. What? Uber Niemiec. Zrób fikołka, no. Powiedz co w tym, weź zdejmij ze mnie ten pancerz, to ci zrobię fikołka. O właśnie, weźmiemy sobie tego Heli Gównera Rigera. Dużo amunicji do niego jest, to fajnie. O, i kolejna znajdziunia. Podnieś to. Nikt nic nie widział, pamiętajcie. Nie widzieliście tego, co tu się stało. Mądry o tym nie wspominać, prawda? Nie warto, dobra, weź podsadź. Z dwa ładuneczki. I... całe działo wysadzili. Nie wiem, dlaczego go nie zdobyli, ale okej. Okay, eksplozja to dla mnie jeden z najpiękniejszych widoków tej wojny. Eksplozja. O, ale czas naglił. Za górskim grzbietem zauważyłem pelotkę ostrzeliwującą nasze samoloty. To był mój następny cel. Pelotka. O, nasi już biegną. Miłość, przyjaźń. Avanti, avanti, towary tego, jak to tam, compadre, amigos. To nasze samoloty, aha, i one wybuchają, tak? Czy co? Ten jeden dostał chyba. Ach, to pośledzone jednostka. Artigiano, attenzione! Medica, kaseta medica! Lotkę obsługiwali żołnierze austro-węgierscy. Żeby uzyskać do niej dostęp, musiałem się ich pozbyć. Musiałem się ich pozbyć, tak po prostu, nie? Kurde, w tym pancerzu to jest najlepsze, co mogli zrobić. To tak naprawdę anuluje te wszystkie bugi związane z poziomem trudności. O. Ci sojusznicy, którzy nie potrafią nikogo zabić. Ja!
Murzyn! Nie, już myślałem. To jest tak smutne. Podnieść to. Znajdź wszystkie podręczniki. Można zobaczyć teraz, co nam tutaj napiszą. Współpraca aliantów w górach. Patrzcie, alianci są. Nawet Red Alert. Kto chciał Red Alerta? Jest. Alianci są. Byli w tych górach. Można to potwierdzić. Red Alert 2. To prawda. I nie tylko Red Alert 2. Wszystkie znalezione złomy. Przeładuj może ten złom. To było wejście na mój. Nie chcecie się bawić, bo... No nie. Dobra. Złoto. O! Kiedy zabiłem ostatniego. Nikki Sky, siema. Dźwięk, którego nigdy nie zapomnę. Co to, bombowce? A ja miałem inną broń. Celem był oddział Matea. O nie. Mogłem zrobić tylko jeden. I sam byś w tym pancerzu będziesz kręcić korbką i strzelać? Przeciw sobie miałem całą eskadrę bombowców wroga. Musiałem je zestrzelić. Cała eskadra? I ty jesteś sam w stanie to zrobić, tak? Ty jeden mi uciekł. I działo się przegrzało. O, dostał. O nie, jeszcze jeden! Nie mogliśmy liczyć na posiłki. Gdyby ci żołnierze zginęli, nasze natarcie by się załamało. Straciłbym Matea. Straciłbym Matea. Tylko nie Mateo, ojciec Pio. Tylko nie on. Co? On mnie zbombardował chyba. Ale ja to przeżyłem, bo mam pancerz. Jestem niezniszczalny. Gdy pozbyłem się kilku pierwszych maszyn, pozostałe wzięły mnie na cel. Ale nie mogłem się wycofać. Czyli słyszałem Red Alert. Matea. Tak, usłyszałeś. Aha, inne cię wzięły na cel, ale ty je rozwaliłeś. Bam. Co ty się odwala? Zabili mnie? Jak? Musiałem je zestrzelić. Jeszcze takie wytrzymały te gilda? Jakby nie dość, że to działo samo w sobie, jest trochę zbugowane. Że raz zaliczy trafienie, a raz nie. Nie mogliśmy liczyć na posiłki. To jeszcze... Gdyby ci żołnierze zginęli, nasze natarcie by się załamało. Chyba, że od tyłu ktoś mnie bombarduje znowu. Ale to od przodu i od tyłu mam jednocześnie strzelać? Bo tutaj ci padają na strzała, tam też jeszcze leci. A zaraz zobaczymy. Gdy pozbyłem się kilku pierwszych maszyn, pozostałe wzięły mnie na cel. No coś tu się wydaje mi się, że jest nie tak, że ktoś mnie z pleców chyba bije. Bo ten wybucha. Tutaj nie. To jest znowu wybucha eksplozja. Kto mnie bombarduje? Co to mnie wybucha? Nic. I oni jakby rzucają bomby, zanim jeszcze do mnie dolecą. No to wiemy, czyli bugi. Ale dobra, trzeba po prostu do nich walić i tyle. Ja myślałem, że normalnie, że ktoś mnie z tyłu atakuje, bo nie było nade mną bombowca, a oni już bomby leciały, nie? I wybuchały, i mnie zabijały. A to po prostu zbugowane było. No dobra, no to dziękujemy. Bugi, bug gaming. Wciąż miałeś na sobie ochronny pancerz? No. Tak, pewnie, ale oczywiście, nie do przebicia. A, no, tam dostałem 50, to mnie przebiło wtedy. Samoloty odleciały. Przestraszyły się. Co jest? Nie, lawina będzie. Ja. Poprzez przewrócił. To jest ładne. To jest ładne, zdecydowanie. Szkoda, że na multi tego jeszcze czegoś nie ma. No jasne, że nie przebija. To jest przecież Mithril. To jest ten z Władcy Pierścieni, nieprzebijalny pancerz. Ty uważaj, weź się przekręć w bok, żelazny mężczyzna, to jest siła woli. Dlatego to było pancerz woli. Psychiczny to był, nie tylko fizyczny, ale psychiczny też pancerz.
Ładnie wyglądasz, nawet zadrapania nie ma, nawet ubrudzony nie jest. Grałeś w BFA 5? Grałem Nikki Sky. I będziemy również grać na pewno w jego kampanię, ale nie wiadomo kiedy. Ale na multi to też może się zdarzyć z widzami, gierka nie ma problemu. Były na multi te fajne upadki, bo tak, to się nazywało Levolution i mi bardzo brakowało, że nie było tego w innych częściach. A przynajmniej nie aż w takiej skali, ale tak, uwielbiam system Levolution, który był tylko w czwórce i hardline'ie tak najbardziej, a później to już właśnie coraz mniej. Niestety odeszli od tego systemu, a szkoda. O, skrzyżyk, ojciec Pio, Mateo... A kiedy wstałem, pomyślałem, że znalazłem się, w piekle, w Polsce. Nie! Inflacja! Wysokie podatki! Wysadzili górę. Rząd. Grzebali nas. I siebie. Ja też właśnie tak patrzę teraz na Polskę. O mój Boże, Mateo... Musiałem go znaleźć. Zszedłem więc do tego piekła. Zszedł do piekła po ojca Mateo. To był mój jedyny wybór. O, ten podwójny karabinek. Który twoim zdaniem był lepszy, jeden czy piątka? No zdecydowanie jedynka. Piątka to jest gówno. To jest gówno pod każdym względem. Nie ma kontentu, gówniany, tylko się dobrze strzela. To jest jedyne, ale cała reszta to jest gówno. Niestety. Musiałem znaleźć Mateo. Pod każdym względem innym, tylko nie strzelanie. Wszędzie. Jedynka lepsza pod wszystkim. Nie byłoby kosztu, zginął i w jakiś sposób tego, tak. Gdy ruszamy, o, już mnie ktoś usłyszał. To są właśnie ten, a, no i to właśnie znajdźki tak naprawdę. Czyli musimy, tak, walka powietrzna, walka powietrzna? Zabij 10 wrogów bronią osobistą, no to spoko, czyli pistolecikiem. Niewyobrażalne eksplozje, bądź świadkiem wysadzenia, uszkodzenia nastąpiły wolności. Co, doszło do silnej eksplozji na wyspie, w wyniku której wypadły szyby? Również są się ciekawe informacje. Wojna tego, znaleźć wszystkie pierdolniczki, to na pewno sobie tam zobaczymy. A tutaj prąd było, no ukończyć tego można sobie zobaczyć. Wielkie fortece górowały nad doliną Soczy G. Co? Niedokończone? Można to coś posunąć do góry, w dół? Nie, nie wiem, zbugowane. Cholera wie. Idziemy, idziemy, dawaj mi tą broń. Herniemiec już tam jest. Idą. Jeden z pałą, drugi z dzidą. Czy będzie Sniper Elite albo inne gry z serii? Jeśli byłyby snajpery, to oczywiście chciałbym wam zagrać, ale oczywiście byłyby po kolei, bo tak jak wiele razy mówiłem, lubię to robić chronologicznie. Czyli jak byłby snajper, to w pierwszej części dosłownie. No, teraz ja nie muszę się ukrywać, stary. Mogę was zabić wszystkich. No i co? No i co? No nie, proszę zbanować bota znowu, który tutaj odwala. Debil. No. Ci Niemcy są upośledzeni, czy co? Nikt nie potrafi mnie tu zabić w ogóle? O co tu biega? Sobie nowego BF-a o tematyce wojny na Ukrainie. Bo trzeci już jest fabuła jednolita. No, znaczy, nie chodzi mi bardziej o fabułę, nie? Ja... za pierwszą rzecz, która ukazała mi się przed oczami. W domkach byli uwięzieni nasi żołnierze, musiałem ich ocalić. W domkach. No to trzeba ocalić ich w domkach, nie? Nie można im dać tak tutaj. Oho. Opa, dobra, nie przemyślałem tego do końca. Uniki, uniki. Ślizgi na ziemię. I żyjemy. Na tą odległość chyba pistolet nie jest najlepszą rzeczą. Jezu, ta celność, to jest właśnie za to nienawidzę BFA 1, bo ta celność jest tak chujowa. Nagle B! Dobra. Składak można zebrać gówno. Dobra, zaraz sobie tam pogadamy. Aha, i tu mamy ten pierdolniczkę, tak? Uciekają, co jest? Niemcy, czekajcie. W plecy, w plecy. Zanim je ujrzeliśmy, usłyszeliśmy silniki. Nadjeżdżały pojazdy pancerne z fortu wroga. A ty przecież nie miałeś już czym się bronić. Pojazdy. W domkach znaleźliśmy skrzynie z bronią. Przetrząsnęliśmy je i przygotowaliśmy się do walki. Gówno. Gówno. O, to już fajne. Dawaj to. Czemu nie mogę tego podnieść? A, bo już mam, dobra, rozumiem. Miny.
I tu coś jeszcze jest. Pewnie pancer gówno, nie, jakieś... Żryj to! O nie, no tego to nie. Musimy pozabijać, bo jak mi się skończy amunicja, to będzie do dupy chyba, nie? Co jest? Niemiec. Jest, zawij bronią. No to już jesteśmy w domu, można ich zabijać. No chodź. Tej raczej nie będzie. Malownicze Alpy, trochę tak, tylko teraz się na razie w malowniczych krzakach skradam, w błocie malowniczym. Zadanie wykonane. Siłą woli oparliśmy się ich siłę. A, bo to był samochodzik, wybuch. Domki były bezpieczne. Domki. Musiałem ruszać. Czy w którymś z domków znalazłeś Mateo? Nie. Żołnierze mówili, że jego oddział dotarł dalej. Jego oddział dotarł dalej. Ciekawe jak dalej. Jak jest po włosku tego kolega? Ktoś wie? Ktoś zna się na włoskim? Ktoś uczył się włoskiego? Avanti to do przodu, a koledzy? Lornetka? Jak mam lornetkę użyć? Lornetka pomaga podjąć... Ale jak się używa lornetki? Ktoś wie? Ktoś się zna na lornetkach? Zagram je, zabiję kiedyś. T, R, nie, F, to ten G to granat. Nie wiadomo jak to jest lornetka, niestety nie nauczyli mnie tego, to jest właśnie to. Aha, i to można też sobie już wymienić. Dzięki. I jest pierwsza skrzyneczka. Ciśnij Q. Pod Q to mam oznaczanie i nic, jak trzymam Q to nic się nie dzieje. B? B też nie działa. Brati. No to dobrze, to fajne brat. Co to, pancer gówno? No, to takie tam okandupy do rozbić. Tam się ładnie jara. Idziemy do tego miejsca. Tam się już nasi nawalają. Co jest? Nawala? E? No właśnie widzę jak to E działa. Nie, to musi być jakiś skrót ewidentnie. Fajny ślizg. Przeskakujemy. Odskakujemy. Każda część nie chciała opuścić okopy. Ale słyszałem nawoływania Włochów. Wiedziałem, że wśród więzionych mogą być moi przyjaciele. Gdzie mnie spojrzałem, było już za późno. Szedłem sam wśród duchów. Jo. Nie wiem czemu, ale byłem pewny, że Matea tam nie ma. Nie wiem czemu, ale był pewny. Matea, księdza Mateusza tutaj nie było, ale jaka rzeźnia. Wszyscy pozabijani. Czemu takie coś się to stało? Maszą. Maszą ludzie. A tam widzę skrzyneczkę, no co wam mogę powiedzieć? Arrivederci Roman. Kurde, sorry, ale ja tym już wam nie pomogę. Drugi zeszycik. R4, który mnie zablokował. Widziałem takie rzeczy, skarbie. Dobry celownik. Że sam już nie byłem pewny, czy żyję. Jakie rzeczy? Ogień. Wszędzie ogień. O fuck, no faktycznie ogień prawie mnie spalił. Ale no, rozwalona ta rzecz, wszystko jest zniszczone. Karanie moderatoru, który cię zablokował? Ale który cię zablokował? Właśnie. Może znowu medyk był pijany i cię przypadkiem coś tam zblokował. O fuck. No niestety, czasami trzeba pobrudzić sobie rączki. Czy jeszcze? No nie. To był kutas z miotaczem ognia. Dlaczego oni mi to robią? Zdechł. Jak on widział? Nie. Ten kutas o. Moi do mnie strzelają? Aha, bo to jest samochodzik. Chyba się rozleciał. Chyba już po samochodziku. Znowu miotacz? Znowu miotacz? Znowu kutas? Znowu kutas, miotacz. Nie,
Jak oni kochają, kochają. Wysadziło go? Nie! Ja pierdolę, jak on się ukrył? Karakaniec składa wniosek o rozpatrzenie wsięcinie do oddziału moderatorów. To jest całkiem nie najgorszy pomysł. Co my tu mamy w takim razie? Za ten czas jeszcze. To można wymienić, to ma ten celownik? Nie ma tego, szkoda. Granaty weźmiemy. To już masakrowane, to już nic nie ma, to były tylko zapasy. Już nie wiem skąd do mnie walą, na litość boską. Ale to nie jest zły pomysł, Abrup, żeby dać cię na moda. Nie! Boże, przeładuj to gówno. Nie! Nie! Jezu! No chodź, chodź, Sylwice. Ciężkie, ciężkie. Zwłaszcza, że nie wiadomo gdzie oni są. To jest chyba w tym wszystkim takie najsmutniejsze. Trzeba ich oflankować jak zwykle. Wnętrza fortu mogą się dostać na dwa sposoby. Podziemnymi tunelami lub no nie. Naokoło, od tyłu. Nie od frontu? Nie miałem już pancerza. Byłem bez szans. Byłem bez szans, no. Ja też jestem bez szans. Co tu się odwala? Nie! Zachodzą mnie z każdej strony. Boże się... Nie! Skąd ci Niemcy się biorą? Czemu ja ich nie widzę? O fuck. Żryj to! Jeszcze raz. Idzie czołg. Granaciki, dzięki. O nie! Jak oni tu przeważą? Jak to jest głupie. Weź ten Heligen. Garni stary, coś tu było, amunicja. Tu nic nie ma. Tutaj też chyba nic nie było, nie? Amunicja, amunicja. Daj, tu czysto. Dostał nożem w oko. Dobra. Tam fajnie jest dublaż Izakaya i tego? Chyba nie. Wydaje mi się, że to jest tylko na multi, bo ogólnie w kampanii tylko my mamy głównie głosy polskie, natomiast w cutscenkach też mają głosy polskie, ale w samym gameplayu są oryginalne głosy, jak możecie usłyszeć. O, jest skrzyneczka, dzięki. Więc to jest taka ciekawostka, więc wydaje mi się, że nie ma tu Roka i Roya, nie słychać. Tylko w multi. Tam musimy zebrać to, co się da zebrać i nie płakać niestety. Musimy bronić się przed tym austriackim, ten wszystko się zbugowało, rozwaliło, koniec. To jest właśnie BF1, pamiętajcie. Mam to już w dupie, idziemy. Bierzemy ostatnią skrzynkę, którą możemy. No niestety to jest ten złom. O, to co? Wariat. No, więc mamy te wszystkie tego, to jest, ale niestety nie będzie piątego kodeksu, bo nie da się go zebrać. Widzicie, mapa mi to ogranicza. O nie, o nie! To jest taki synek. Śmierć wrogą powiedział? Ojczyzny. A, nie jest taki mocny. Myślałem, że będzie twardszy. Co my tu mamy? Ech, Rebiger dobry jest. No, tylko nie na takich skurwisynów. Masz granata, chapaj. A, to zepsute, dzięki. Już nie wiem, gdzie są wrogowie. A gdzie nasi? A, bo tu nasi chodzą! A, to teraz to ma sens. Faktycznie.
Oni się bronią. O, granat, dzięki. Nie ma nikogo na górze? Przed chwilą jeszcze byli. Po jakimś czasie nie mogłem już patrzeć Spokój. Na te wszystkie ciała. Dotarł do fortu. No i co? Znajdź Mateo. No właśnie, gdzie jest ten Mateo cały? Przecież go szukamy tu 100 lat i co? Gdzie on jest? Wciąż myślę o tym polu. Każdego dnia. Kurwa, moje pole. Nie. A nie, to nie Mateo. Boże, już myślałem. Ale on przecież nie żyje na pewno. Nie. Nie. Przecież ta gra nie byłaby taka, że zostawiłaby pewnie go przy życiu. Czego ja się spodziewam? Musi być emotions. Muszę płakać. Prawie już przestałem szukać. No ja też, po 5 sekundach. Zacząłem wierzyć, że Mateo zdążył uciec. Aha, że uciec. I wtedy... Nie. Nie, on leżał tu przez cały czas. Grucha, nie płacz. Smutna to była historia. Ciekawa, ale smutna. Mateo nie przeżył, nie wystąpi już u Walaszka. Ojciec Pio, ojciec Mateo, nie będzie kolejnych odcinków już. Niestety. Zabił go kamień, albo nie wiadomo co, położył się i umarł. On wtedy zginął. No. A ja żyję nadal. No nie da się ukryć. Kto decyduje o tych rzeczach? Cheater na górze. Jesus. To on. Jest smutny. Do najlepszego, Mateo. Upadły imperia, interia też. Ja patrzę, widzowie, a wy? Śmierć bliskich. Stracone pokolenie. Koniec, tak? Tej kampanii w taki sposób? Chyba ta. Niestety. Ojciec pije, już nie pije. Wojenne opowieści. Wracamy znowu. Jest trzecia historia ukończona. Smutne to było, na pewno fajne, ale tak jak mówiłem, będzie na pewno podsumowanie, kiedy skończymy sobie wszystkie. I oczywiście zapraszamy na zobaczenie na live całej historii, ile my tutaj przeżyliśmy różnych dziwnych rzeczy, a nie tylko to, co wam dałem w odcinku jako okrojona rzecz. Amen. Dziękujemy za uwagę i oczywiście zachęcamy do jakiegoś tam subskrybowania, lajkowania, takie tam rzeczy, jeśli wam się podobały przygody makaroniarzy. A teraz dzięki i do następnego. Hej!